Witajcie, Warszawo. Nazywam się Małgorzata Jakima i jestem tutaj po to, aby wam zaświadczyć o tym, jak dobry jest Bóg. Jestem żywym świadectwem na to, że Bóg jest i jest dobry. Chcę wam powiedzieć o jednym aspekcie. Jednym z wielu rzeczy, które ja doświadczyłam jako osoba dziś narodzona z Bożego Ducha, czyli pojednana z Bogiem, a mianowicie chcę wam powiedzieć o łasce. Łaska to jest niezasłużona przychylność Boga. Wiecie, ja byłam alkoholiczką, narkomanką i lekomanką przez 18 lat. Mając 15 lat poszłam na ulicę, która mnie wciągnęła. Byłam bardzo pokaleczoną dziewczyną. Wyszłam z dysfunkcyjnego domu. Patologia, molestowania, gwałty. Wszystkie te doświadczenia spowodowały to, że ja szukałam w swoim życiu ulgi. Nienawidziłam siebie, nienawidziłam mężczyzn. Nienawidziłam Boga, bo pojmowałam Boga jako osobę, która karze. I wiecie, w swoim życiu przeszłam bardzo długą drogę. W międzyczasie, kiedy piłam, kiedy ćpałam, założyłam firmę, urodziłam dziecko i tak pomału się staczałam. Zaczęłam budować swoje życie na pieniądze. I wiele lat temu zrobiłam coś, co spowodowało, że na tamten czas zawsze dałam swoją duszę diabłu. Wiecie, zaprzedanie duszy diabłu to nie jest od razu podpisanie cerografu. Ja związałam się z pewnym mężczyzną. Był to finansowy układ i wytatuowałam sobie jego imię na plecach i wtedy mnie opętało. Przez półtorej roku byłam nękana. W nocy przychodziły do mnie siły demoniczne. Było, słuchajcie, to na skraju obłędu. Wyrzucało mnie z samochodu, w którym jechałam jako pasażer. Takie rzeczy dzieją się naprawdę. Ja byłam dziewczyną twardego karku. Ja nie bałam się niczego i nikogo. Ale 11 lat temu na łożu śmierci, kiedy leżałam wykończona od środków zmieniających świadomość, zobaczyłam coś, co po mnie przyszło. A z drugiej strony zobaczyłam życie moje, jakby ktoś mi puścił film. I zostałam przekonana o tym, że idę do piekła. I to nie dlatego, że piłam i ćpałam, ale to dlatego, że nie szukałam Boga. A Słowo Boże mówi, wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. I wtedy, w tej swojej zatwardziałości serca, ta mała, przestraszona dziewczynka w środku krzyknęła, Boże, ratuj mnie. Boże, ratuj mnie. Wróciły mi funkcje życia. To było tak ponadnaturalne. Ja od tamtej pory chciałam być dobrym człowiekiem. W sekundę zostałam uwolniona od alkoholizmu, od narkomanii. Do dzisiaj jestem trzeźwą osobą. Minęło wiele długich lat. Ale wiecie, to nie dawało mi, uczucia miłości i wolności. Skończyłam wiele terapii. Wróciłam do kościoła katolickiego, odmawiałam te wszystkie kulty. A dalej miałam poranione serce. Dalej mnie bolał dotyk mężczyzny. I prawie 5 lat temu klęknęłam w małym pokoju z małym dzieckiem na ręku. I powiedziałam, Boże, jeśli Ty jesteś, a nie jesteś tym, kim ja myślę, że jesteś, to przyjdź do mojego życia, bo ja już nie chcę tak żyć. I powiedziałam, Jezu, czy Ty słyszysz, ja Cię sercem proszę. I w pokoju byłam tylko ja i paromiesięczne dziecko. I rozległ się w pokoju głos. Słucham. Następnego dnia poznałam kobietę na kursie, który robiłam masażu. I ona mi dała wizytówkę Ewangelizacja Kobiet. Ja nie wiedziałam wtedy, co się dzieje w moim życiu. Ja nie wiedziałam, że te proste słowa Boże, przyjdź do mojego życia spowodowały to, że On przyszedł. I ta kobieta głosiła mi Ewangelię i powiedziała mi o Jezusie, który umarł za każdy mój błąd życiowy, który poszedł na Golgotę i na krzyżu powiedział, biorę ją na siebie, Ojcze, biorę ją na siebie, to jest moja dziewczyna. Umieram za nią, nawet jakby była jedną osobą na świecie. I On zmartwychwstał po to, żeby podnieść Twoje życie. I ona do mnie mówi, czy Ty chcesz Go poznać? A ja tak stałam w tym pokoju
i mówię, nie wiem, co się ze mną dzieje, bo już chyba nic mi w życiu nie zostało, ale tak chcę go poznać. Ona, czy ty wierzysz w tą zamianę, o której ja ci tu mówię? Ja mówię, wierzę. Czy ty wierzysz, że on umarł? Wierzę. Czy ty wierzysz, że on zmartwychwstał? Wierzę. I położyła na mnie rękę. Słuchajcie, ludzie, świadczę tu wam moim życiem. Pierwszy raz w życiu doświadczyłam miłości, która zalała mi od wewnątrz, jakby ktoś mi ciepło wlewał. Łuski spadły mi z oczu. Nagle stałam w tym pokoju, tak jak tu stoję, obejrzałam się, powiedziałam, Boże, ty jesteś. Ty naprawdę jesteś. I tak zaczęła się moja przygoda z Bogiem. Zostałam uzdrowiona z tych wszystkich zranień emocjonalnych. Przebaczyłam chłopakowi, który mnie zgwałcił. Dzisiaj się za niego modlę. Dzisiaj wiem, że ten chłopak był tak samo pokaleczony jak ja, że doświadczył tego samego, co ja doświadczyłam w dzieciństwie. Dzisiaj nie ma we mnie nienawiści. Dzisiaj kocham człowieka. Dzisiaj jestem w stanie wejść do pociągu, do autobusu, stanąć i powiedzieć o moim Jezusie. A kiedy ktoś napluje mi w twarz, kiedy ktoś mnie kopnie, jestem w stanie go pobłogosławić słowem. Nie ma we mnie nienawiści do człowieka. Wiecie, każdy z nas szuka czegoś na tej ziemi. Jedni w seksie, drudzy w pieniądzach. Louis Vuitton, coraz wyżej, wyżej hierarchia. Ale bardzo o, można dojść w życiu i zarazem można w sekundę upaść, kiedy dziecko zachoruje ci na raka, kiedy żona odejdzie do kochanka, kiedy syn pójdzie do kryminału. Wtedy rozrywa serce. I wtedy do kogo? Do kogo? Moje pytanie, do kogo kieruje się twoje serce? Nie jestem tu po to, żeby cię oskarżać, ale jestem tu po to, żeby pobudzić cię do myślenia. Jeśli nawet jesteś osobą religijną, chodzisz do kościoła, czy powiedz mi, czy tam doświadczasz żywej relacji z Bogiem? Czy słyszysz tego Boga? Oprócz tego, że wiesz, że jest Wielkanoc, że są święta Bożego Narodzenia, które nic nie mają wspólnego z Jezusem. Nie daj się oszukać. Jeszcze dziś weź Słowo Boże do ręki. Jeszcze dziś powiedz, Boże, jeśli ta dziewczyna mówi prawdę, przemów do mnie. Otwórz Ewangelię i zacznij czytać i mów, Duchu Święty, mów do mojego życia. Bo chcę cię poznać, chcę cię doświadczyć, nie chcę tego bólu. Nie chcę tego cierpienia, nie chcę tej samotności. Wiecie, najpiękniejszym darem to jest dar, kiedy drugi człowiek życie kładzie. I tak zrobił Jezus, bo On zszedł na tą ziemię i wcielił się w ciało człowiecze. Doświadczył każdego bólu. Nawet nie wiecie, jakie możecie mieć piękne życie dzisiaj z Nim. Nawet nie wiecie, że możecie doświadczać Jego obecności, że możecie przebywać w Jego obecności w snach, że możecie nakładać na ludzi ręce, raki mogą znikać, ręce odrastać. Potrzebujecie Jezusa, bo to, co nazywa się dzisiaj, niedługo się skończy. A kiedy On wróci, zabrzmią trąby na cztery strony świata i każdy z was będzie wiedział, że On wraca. Obyłbyś był po tej stronie właściwej. Dzisiaj może z tego szydzisz, może nie osiągnęłeś i nie osiągniesz nigdy, tego ci nie życzę, takiego dna, jakie osiągnęłam ja, aż do śmierci fizycznej, ale abyś nie musiał. Weź dzisiaj te słowa do swojego serca i pojednaj się z Jezusem poprzez te proste słowa Ewangelii. Zaproś Go do swojego serca. Uwierz tą prostą zamianę krzyżową. Uczyń Go Panem i Zbawicielem. A urodzisz się na nowo. Zostaniesz połączony z Bogiem żywym. Ojcze, ja modlę się, aby to słowo wydało stukrotny plon. Ja modlę się, aby to słowo, Ojcze, pracowało w tych ludziach. Ja modlę się, aby oni mieli, Ojcze, doświadczenie Twojej obecności. Amen.